W dzisiejszym odcinku programu Dobre Bo Polskie z naszą redakcyjną kamerą udaliśmy się do polskich zakładów zbożowych w Krakowie, które nie tylko współpracują z polskimi rolnikami w zakresie skupu zboża, ale i wspólnie przyczyniają się do budowania mocnego filaru polskiej gospodarki, będąc jednym z największych producentów mąki pszennej w Polsce południowo-wschodniej. Młynarstwo rozpoczęło się bardzo wcześnie. Na początku była bardzo to prymitywna forma rozrabniania różnych nasion. Pierwsze jak gdyby takie oznaki historyczne to są po prostu rozdrabniania na stępniach. Później przechodzono tą formę doskonalono, wymyślono właśnie kamienie młyńskie, najpierw ręcznie, które się ręcznie uruchamiało i ręcznie się na tych żarnach mieliło. Później zaczęto wprawiać te kamienie młyńskie w ruch za pomocą wiatru, czyli powstały wiatraki. Później weszły młyny wodne. Później młyny tak samo zasilane, znaczy uruchamy, napędzane różnymi innymi paliwami. Początek swojej działalności firma datuje na rok 1948, kiedy to powołane do życia zostało przedsiębiorstwo zbożowo-młynarskie w Krakowie. Od tego czasu nastąpiły wielokrotne przemiany organizacyjne. Przełomowym rokiem funkcjonowania spółki był rok 1995. Wtedy to w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych powstała spółka akcyjna Polskie Zakłady Zbożowe PZZ w Krakowie S.A. Wtedy też rozpoczął się długi proces budowania rynku, pozyskiwania nowych kontrahentów, zarówno kontrahentów polskich, jak i firm, które ulokowały tutaj swoją produkcję z kapitałem zagranicznym. A rynek budowaliśmy w sposób organiczny, z roku na rok, powiększając liczbę naszych klientów, którzy to doceniali, jakość naszych produktów, jakość serwisu i całej obsługi. W 1996 roku oddana do produkcji została nowa linia produkcyjna. Jak już funkcjonowała ta linia 300 ton na dobę, wydawało się nam, że już osiągnęliśmy taki pułap, że nam wystarczy. Ale mijały lata i okazywało się, że sprzedajemy, nasz produkt jest na tyle rozchwytywany, że sprzedajemy coraz bardziej, coraz więcej tych przetworów. Coraz więcej firm chciało od nas kupować. I wtedy zapadły decyzje na najwyższych szczeblach w zarządzie, że jednak spróbujemy budować nową linię 200 ton na dobę. Wszystkie te przemiany, jakie miały miejsce przez te lata w naszej spółce, zdajemy sobie sprawę, że zawdzięczamy w ogromnej mierze prezesowi spółki, pani Lucynie Jędrzejczyk. Jedno z najlepiej wyposażonych laboratoriów w Polsce umożliwia przeprowadzenie dogłębnych analiz parametrów jakościowych zarówno pszenicy, jak i mąki. Cały proces technologiczny zaczyna się od przyjęcia zboża. Pobierana jest próba i dopiero po uzyskaniu wyników z laboratorium to zboże jest rozładowywane. Najczęściej to są samochody samowyładowcze, które wysypują zboże na kratę kosza samochodowego. Oczywiście tam następuje to wstępne jak gdyby oczyszczenie z takich frakcji, gdzie jakby się znalazły jakieś papiery, kamienie, słoma. To zboże kierowane jest wtedy do wieży operacyjnej, w której jest maszyna taka czyszcząca, to są dawniej nazywano to wialnia zbożowa i to zboże po oczyszczeniu poddaje się nawilżeniu. Chodzi o to, że proces technologiczny wymaga tego, aby zboże posiadało odpowiednią wilgotność. Gdy już to zboże nawilżymy, ono skierowane jest do komór tak zwanych leżakowych. W tych komorach to zboże leżakuje od 8 do 16 nawet godzin. Później już jest kierowane na produkcję po tym czasie. Młynarze to są ludzie, którzy nie tylko mielą, obsługują urządzenia, to są ludzie, którzy posiadają intuicję.
taką malutką intuicję. Oni muszą wiedzieć, jak te walce dociągnąć, jak je ustawić, czy to już jest wystarczająco, czy jeszcze, czy za mało, czy za dużo. I to jest właśnie ta tajemnica w młynarstwie. Mąka odgrywa ważną rolę w żywieniu od dobrych kilku tysiącleci. W jaki sposób interpretować zatem oznaczenia typów tego produktu podczas codziennych zakupów? Te liczby oznaczają typ mąki, czyli oznaczają pozostałość składników mineralnych, które oznacza się przez metodę wypalania w piecu. Jest to tak zwany popiół całkowity, czyli prosto mówiąc, mąka powstaje z ziarenka. Im bardziej z głębszych części, bardziej środkowych tego ziarenka ta mąka jest wydobyta, tym jest jaśniejsza. Im bliżej osłonki owocowo-nasiennej, tym tych składników mineralnych jest więcej. Mąka pełnoziarnista oznacza, że jest ona wykonana z pełnego przemiału ziarna. To znaczy wrzucamy ziarno, przemielamy i wszystko to idzie do mąki. Nie ma żadnych frakcji po drodze odciągniętych. Gluten jest substancją białkową, która składa się z dwóch białek, które decydują o jego jakości, jego sprężystości, jego elastyczności i przez to też jego przydatności na ciasta różnego rodzaju. Mhm. Teraz wykonuję kolejną analizę reologiczną. Również polega ona na rozerwaniu krążka ciasta przez wydmuchiwanie powietrza. Będziemy sobie po prostu robić baloniki. I w zależności od właśnie tej elastyczności tego glutenu, ten balonik ulegnie wcześniej bądź później rozerwaniu. Tutaj badamy na tym aparacie rozciągliwość wałeczka ciasta, który spoczywał sobie w komorze w około 30 stopniach przez 45 minut. Po upływie tego czasu zakładamy ciasto na odpowiednie łapy, zwalniamy hak i dokonujemy oceny mocy ciasta, czyli mocy glutenu w tym cieście. I przez to sobie określimy, do czego nam ta mąka będzie korzystna. W moim przekonaniu patriotyzm gospodarczy na przykładzie naszej firmy polega na tym, że firma stara się jak najlepiej, jak najbardziej efektywnie działać w otoczeniu gospodarczym. Nasza firma rocznie przemiela około 150 tysięcy ton pszenicy. Jest to ogromna ilość pszenicy, którą ściągamy z rynku, zabezpieczając zbyt wielu gospodarstwom rolnym, wielu polskim producentom. Dzięki temu są oni przekonani, że mają gdzie sprzedać swój produkt i że otrzymają należne pieniądze za pszenicę we właściwym czasie. Firma stara się stworzyć stabilne warunki pracy pracownikom. To jest bardzo istotne, dzięki czemu pracownicy, wiążąc się z firmą, mają ustabilizowane swoje warunki życiowe. I to już wszystko, co w dzisiejszym odcinku dla Państwa przygotowaliśmy. Przypomnijmy, że nasz program mogą Państwo zobaczyć również na stronie tvp.kraków.pl oraz na urządzeniach mobilnych za pośrednictwem aplikacji TVP Stream. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.